Więc witam Was 11 listopada. Najpierw chcę powiedzieć coś niezwiązanego stricte z mocą. Życzę Wam miłego dnia, żebyście się pogodzili ze wszystkimi, bo to jest bardzo specjalny dzień dla nas, wszystkich Polaków. Żebyśmy się tyle nie kłócili. No i o to mi głównie chodzi. Ale przejdźmy do mocy. Moca, jakim jest The Independent. Zaczynając od konstrukcji. Wyszedł on bardzo z mojego najczęściej powtarzanego wzorca, czyli Tau. Na Tau Commanderze najbardziej go wzorowałem. I po prostu modyfikowałem go tak długo, aż mi się podobał. Czyli tors jest bardzo podobny kostkowy, choć starałem się go wyrównić jakoś. Tutaj element jest, tutaj naramiennik jest też podobnie zbudowany. Ogółem konstrukcja jest podobna, tylko że o wiele bardziej udoskonalona. Ma dwie bronie. Taki pistolet, tak go nazwę. W sumie to trzy. Taki pistolet, miecz, który zbudowałem już w pierwotnej wersji i bardzo mi się podobał. I jak ktoś mógł zauważyć już na zdjęciach, sable. Chciałem wstawić chromowaną, ale akurat teraz nie miałem. Dobrze, więc broń odepnijmy na chwilę i przejdźmy do artykulacji, czyli to, co jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze, bardzo ważne podczas budowania czegokolwiek. Ustawiając go w miarę neutralnej pozycji. Dobrze, czyli mamy najpierw artykulacja głowy. Pełne 360 bez problemu. Mogę zrobić tyle w dół. Ta skrzydełka. I tyle. I to więcej w górę. Tak. Tyle w górę. Flaga. Na dwóch zawiasach. Tutaj na boki chodzi. Tutaj góra, dół. Skrzydła. Na dwóch ball jointach. Każde na jednym. Można je ułożyć tak, żeby były schowane. Tutaj są na dwóch zawiasach takie elementy, które służą mi do wpinania broni. Tutaj to. Tutaj to. Więc jest to dosyć przydatne. Dalej. Wchodząc do rąk. Pierwszy mamy staw motylkowy. Tak to się nazywa. Mamy i działa on mniej więcej tak. Jest to tutaj najnowsza modyfikacja, której dokonałem, której nie ma w żadnym Battlesuicie. Tutaj oczywiście obrót. I tu zawias prosty w tył i w przód, ale w tył lepiej nie. Przechodząc do tak zwanej spódnicy bojowej, boczne mają zawias. Jeżeli się odsunie skrzydła, to tylne tak samo. I teraz można zrobić coś takiego. Jest pełny obrót w talii, ale jako że piny nie są najlepszymi trzymaczami, to lepiej to trochę tutaj zakryć, przez co jest, ma mniejszy obrót, ale jest trwalszy. Noga ma pełne 360, nie ma pełnych 360, ale mogłaby mieć, gdyby nic jej nie przeszkadzało. Tutaj bok, tył, przód, znaczy przód, tył. W kolanie jeden zawias i w nodze pełny zakres staw kulczowy. Więc jest to na razie najlepiej artykułowalna figurka w tej skali, którą zbudowałem, mam wrażenie. I mam nadzieję, że Wam się podoba. Napiszcie swoją opinię w komentarzu i życzę Wam miłego dnia. Ja Was żegnam. Cześć.